Witam ludzi żużla! Z inauguracji Nici nie było ekstra, nie było pierwszej ani drugiej ligi. Wszystko na razie w sferze marzeń, ale my o żużlu możemy dalej porozmawiać. Wcześniej jednak króciutkie resume tego, co działo się wczoraj. Byliście i jesteście wspaniali. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli Łukaszowi. Łukasz Wertka potrzebuje naszego wsparcia. Cały czas odsyłam na zrzutkę.pl i tam naszemu pilaninowi, człowiekowi żużla, siatkówki i w ogóle dobrej osobie bardzo warto pomóc. Warto pomóc, warto ją wesprzeć. Ja serdecznie dziękuję Piotrowi Łagockiemu, który o całej akcji mi powiedział. Trzymam, Łukaszu, kciuki za Ciebie, wierzę w Ciebie i również życzę Ci jak najlepiej. A jeśli chodzi o dzisiejszą historię, chciałem Wam opowiedzieć coś na prośbę mojego przyjaciela Kamila Kmieciaka. Człowiek z Piły, wielki fan żużla już w latach 80., pasjonował się speedwayem i wspomniał swego czasu o Kelvinie Tatumie, o żużlowcu, który jest w Polsce nieco niedoceniany, mało znany, ale na pewno jest to niezwykle barwna postać. Króciutko, ponieważ staram się zmieścić w ramach tych 4 minut, które sobie wyznaczyłem, więc Kelvin Tatum urodził się w roku 1964, roku olimpijskim, ale mimo że pachniało wtedy m.in. igrzyskami w Tokio, on nie zamierzał postawić na dyscyplinę olimpijską. Jak wielu Brytyjczyków, postawił na żużel i dobrze zrobił. W klasyku osiągał sukcesy już w wieku 20-22 lat. Był wtedy najlepszym jeździcem na wyspach i w 1986 roku w finale indywidualnych Mistrzostw Świata w Chorzowie, mając zaledwie 22 lata, osiągnął swój życiowy sukces. Sięgnął po brązowy medal mistrzostw, przegrywając tylko z Hansem Nielsenem, to był pierwszy tytuł wielkiego Duńczyka, i z Janem Oswaldem Pedersenem, który finiszował wtedy na miejscu drugim. Z tyłu cała armada głodnych sukcesów wilczków, m.in. Jimmy Nielsen, m.in. Tommy Knudsen, zdaniem wielu pokrzywdzony wykluczeniem w kolizji z Hansem Nielsenem. No i wreszcie daleko, daleko z tyłu, bodaj na 10. pozycji, finiszował ówczesny mistrz świata Erik Gundersen. Tatum zajął miejsce 3. To było właściwie świetne wsparcie, świetne wybicie do dalszej kariery, ale w przyszłości nie udało mu się już tego sukcesu powtórzyć, ani tym bardziej poprawić. W klasycznym żużlu w finałach startował jeszcze do roku 92, właściwie nieprzerwanie co roku, ale ani razu na podium już nie wskoczył. Kelvin Tatum startował również w polskiej lidze. Przez 2 sezony zaliczył bodaj 11 spotkań wsparcie Wrocław. Wiem, że maczał palce w kontrakcie dla Tatuma Bartłomiej Czekański, uznany i bardzo barwny redaktor m.in. tygodnika żużlowego, którego zresztą w tym miejscu również pozdrawiam. A więc Tatum przejechał tych 11 meczów w 2 sezonach we Wrocławiu i punktował bardzo dobrze. Można powiedzieć, to był taki poziom sama Ermolenki i Hansa Nielsena. Wtedy, jak wiemy, obcokrajowców na poziomie było w polskiej lidze mało i ponieważ przewaga sprzętowa jeźdźców z zachodu była przeogromna, Tatum robił swoje, zdobywając właściwie co mecz komplety. Kelvin Tatum to, kiedy już zrezygnował z żużla klasycznego, wielki mistrz wyścigów na torach trawiastych i długich. Wielokrotnie, bodaj 4 razy w swojej karierze, Tatum zdobył mistrza świata na torach długich. Trawiaste tory również były jego domeną. A propos, warto dodać, że właśnie na Wyspach Brytyjskich tory trawiaste utorowały drogę do sukcesu wielu późniejszym sławom. Przypomnę choćby Marka Lorama, Chrisa Harrisa czy Gary'ego Havelocka, który także trawkę wąchał. Proszę, bez żadnych domysłów, choć akurat zabrzmiało to przynajmniej dwuznacznie. No dobrze, jeszcze o Tatumie. Kiedy już w wieku mniej więcej 40 lat odłożył motor od długiego toru do swojego garażu, sprzedał swój ekwipunek, no to wtedy już, można powiedzieć, tak na stałe związał się z telewizją Sky Sport. Jego przygoda z telewizją była bardzo ciekawa, ponieważ był nie tylko świetnym ekspertem, ale także doskonałym komentatorem. Warto pamiętać, że nie tylko Peter Collins, mistrz świata z 76 roku, komentuje świetnie zawody żużlowe, ale także robi to Kelvin Tatum. Pozdrawiam Tatuma, pozdrawiam Kamila Kmieciaka, pozdrawiam Łukasza Wertkę, któremu nadal będę kibicował, a Wam wszystkim życzę udanego wielkiego tygodnia. Do usłyszenia!